wciąż jest to sprawa otwarta, to czy Mariusz zagra w sobotę, czy nie. Prawdopodobnie ta decyzja będzie podjęta rano przed meczem, bo cały czas jest poprawa, jeżeli chodzi o dolegliwości bólowe. Być może do jutrzejszego dnia sprawa będzie na tyle mniej poważna niż w tej chwili, że Mariusz zdecyduje się zagrać, a jeżeli nie, to w bramce zobaczymy Ilię Cebanu. Nie, jeszcze w tym meczu Łukasz nie będzie brany pod uwagę, natomiast pojedzie z nami na Puchar Polski. Nie, ja tak długo czekam na niego, że nie mogę popełnić błędu i go za szybko teraz nie chcę wprowadzić, dlatego będziemy bardzo ostrożnie, powolutku Łukasza wprowadzać, będziemy patrzeć na jego reakcję, jak on reaguje na wysiłek meczowy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym myślę, że to będzie maksymalnie 20 do 30 minut, jeżeli w Bytowie podejmę taką decyzję, żeby go wprowadzić. Jeżeli nie, to poszukamy jakiegoś test meczu dla niego jeszcze. No ja liczę bardzo mocno liczę na taką reakcję drużyny, taką wyzwolenie takiej sportowej złości po porażce z Lechem. To nasza pierwsza porażka od listopada ubiegłego roku, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe. W związku z tym no, mam nadzieję, że będziemy chcieli jak najszybciej to złe wrażenie, jakie wszyscy mamy po meczu we Wronkach, zatrzeć jak najszybciej tutaj zwycięstwem i radością ze zdobycia 3 punktów, ale najpierw musimy to na boisku wywalczyć. Na pewno dzień po meczu siedzieliśmy w szatni i powiedzieliśmy sobie jedną rzecz, że nie będziemy rozdzierać szat, bo przegraliśmy. Natomiast taka porażka, jak każda porażka w sporcie, no, musi nieść za sobą pewien element refleksji, zrewidowania tego, co robiliśmy do tej pory i wspólnie uznaliśmy, że w kilku elementach możemy pracować lepiej i musimy pracować lepiej, żeby ustrzec się takich błędów jak w meczu z Lechem, bo nie ukrywam, że dla mnie taki mecz z Lechem to jest taki no, przedsmak tego, co może nas czekać w pucharach, bo Lech to jest drużyna, która można powiedzieć jest na średnim europejskim poziomie i po prostu nam zabrakło pewnej konsekwencji w grze, jeżeli chodzi o realizację założeń taktycznych, tej dyscypliny taktycznej nam zabrakło. I być może wpłynęło na to, że właśnie się trochę poczuliśmy zbyt pewnie, bo też przerwa na kadrę była, ale tak samo ta przerwa przeszkadzała piłkarzom Lecha, także tutaj tym bym się nie zasłaniał. Co mi najbardziej przeszkadzało, poza skutecznością, przeszkadzały mi 2 elementy, tak żeby Państwa tu nie zanudzać za bardzo. Pierwszy to zbyt dużo swobody pozostawione Lewandowskiemu i Stiliczowi w momencie, kiedy traciliśmy piłkę. To pierwszy element, a drugi element to zbyt wąska gra naszych skrzydłowych. To takie 2 elementy, które od razu rzucały się w oczy w tym meczu, że nie były realizowane tak, jakbyśmy chcieli. No ja obydwa bym chciał poprawić już w meczu z Piastem, bo Piast jest drużyną, która, bo paradoksalnie we Wronkach to Lech grał tak jak chciał, czyli odbierał piłkę na własnej połowie i wychodził z kontrą. Oni z tym są świetni i podobnie będzie z Piastem w Gliwice, bo jest to drużyna, która myślę jest bardzo mocna w grze z kontrataku. 4 zawodników, szczególnie wysunięty Olsza, cofnięty Wilczek i skrzydłowi Biskup z Mektałem, to naprawdę jest bardzo ciekawa grupa zawodników grających ofensywnie, szybko operujących piłką właśnie w momencie kontrataku. Także jeżeli im zostawimy zbyt dużo miejsca, to będziemy mieli również problemy.